W dzisiejszej Ewangelii mamy obraz narodzenia Jana Chrzciciela i nadania mu imienia. Drodzy, gdy się tak patrzy na tę sytuację z Janem Chrzcicielem, ten jego ojciec Zachariasz, kiedy go pytają, jakie imię ma mieć, on pisze na tej kartce, czy tam płycie, imię Jan, otwiera mu się usta, zaczyna mówić, dlaczego go stracił mowę, kiedy spotkał się z aniołem. To wszystko, gdy tak spojrzymy całościowo na to, jest niesamowicie ciekawe. Dlaczego? Bo Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, stracił mowę, ponieważ nie uwierzył słowom anioła, że będzie miał syna. Drodzy, Elżbieta i Zachariasz byli bardzo poważanymi ludźmi w ówczesnym czasie, w swoim środowisku. Bardzo długo czekali na potomka. Zachariasz mówi, że już jego żona jest w podeszłych latach, czyli mówiąc wprost, on nie miał nadziei, znaczy nadziei pewnie miał, ale mocno ona była już podkopana tym, że tyle lat minęło, a upragnione dziecko się nie narodziło. Elżbieta też. Drodzy, ileż oni musieli się modlić o potomka, o syna, Zachariasz i Elżbieta, żeby Bóg w końcu wysłuchał ich próśb, to tylko oni sami wiedzą i Pan Bóg. Drodzy, dla kogoś nie mieć potomka w ówczesnych czasach, to było niejako oznaką braku Bożego błogosławieństwa. Teraz dla takich zacnych ludzi brak Bożego błogosławieństwa był takim cierpieniem, taką ujmą w oczach w postrzeganiu ich przez inne osoby. I co tu jest takiego wartego podkreślenia? Wiele lat się modlili o dziecko, wiele, wiele lat, rok po roku, błagali Boga, żeby w końcu zesłał im tego potomka. I w końcu, gdy Elżbieta jest w podeszłych latach, gdy po ludzku już nie ma nadziei, to dzieje się rzecz po Bożemu tylko możliwa. Dowiadują się, że dziecko jednak będzie. I drodzy, i ten moment, kiedy Zachariasz traci mowę, gdy anioł mu obwieszcza, że słuchaj, będziesz miał tego potomka, to on, tu jest właśnie ten paradoks. Tak mocno modlił się o tego potomka, tak błagał Boga, a gdy Bóg mówi, słuchaj, będziesz go miał, to już nie chce mu uwierzyć. I przez to traci mowę, którą w dzisiejszej Ewangelii odzyskuje. Drodzy, jaki jest wniosek tego dla nas na dzisiaj? Jeżeli prosisz o coś Boga, błagasz go o coś i Bóg nie wysłuchuje tych próśb, to przyjmij postawę Zachariasza i Elżbiety. Módl się mimo wszystko. Proś Boga mimo wszystko. Błagaj Go mimo wszystko. Dlaczego? Bo im dłużej coś pomagasz, jakiś dar, z tym większą mocą ten dar otrzymasz. Zobaczcie, jakim wielkim człowiekiem był Jan Chrzciciel, ale zauważmy też, jak wielką modlitwą był poprzedzony. To jest tak, ja to lubię tłumaczyć na zasadzie procy. Jeżeli weźmiemy procy, będziemy napinać, im dłużej ją napinasz, tym trudniej się napina, bo ten naciąg tej gumy jest mocniejszy. Ale tym większa siła, gdy w końcu kamień się zwolni. Tak samo, im dłużej się modlisz i nie widzisz efektów modlitw, to tym te modlitwy zyskują większą moc. Tym ten dar, który otrzymasz, będzie jeszcze bardziej poważniejszy, większy. Dlatego, drodzy, jeżeli mamy rozeznanie, że coś jest zgodne z wolą Bożą, coś jest dobre, godziwe, prośmy, módlmy się, błagajmy Pana Boga, aby to dało. I nie zniechęcajmy się, że nas jeszcze teraz nie wysłuchuje. Bo gdy przyjdzie czas, gdy Bóg nas wysłucha, gdy ten kamień, ten proces zostanie zwolniony, to stopień, jaki otrzymamy ten dar, naprawdę nas samych zaskoczy. Amen.